Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z gry Kijek Prawny, z nami SafeMod. Oczywiście jesteśmy dalej w naszej klinice aborcyjnej. Ci, którzy oczywiście nie wiedzą, zaatakowały nas spłody nazi zombiaków, więc w ogóle masakra jakaś, ale dobra, lecimy w takim razie dalej, zobaczymy co tutaj nas czeka. That's it! The area is secure! Code green! It's not secure! Tell all units the outbreak has been contained! It's not contained! What the hell are you talking about? It's not contained! You don't understand! Khloe Kardashian was in here this morning! She had the biggest abortion I've ever seen! Oh the fuck! Co to jest? Co to jest? 18 tysięcy hapsów? No bez jaj! No, może jaj to nie ma. 2700, dobra. Kolejne takie będą troszeczkę silniejsze. Kolego, szczerze mówiąc, chciałbym teraz chyba tarczę od ciebie uzyskać. Ona jeszcze... Pępowina też jest osobnym jakby przeciwnikiem. Dobrze wiedzieć. Dobra, profesorze chaosu. Szczerze mówiąc, chciałbym bardzo tarczę złapać. Aj, prawie. Prawie abym złapał tą tarczę. Nie udało się. Źle. Całkowicie rozegrałem tą walkę strasznie kijowo. Ale dobra, w takim razie teraz zrobimy to w ten sposób, co też mi tłumaczyliście kilka razy, że też to powinno korzystać. Czyli wypijemy sobie kawusie. I jak już mamy naszą kawusie, to polecimy go dwa razy ciosem w plecy. Chociaż... No dobra, pojedźmy jego, chociaż nie wiem, czy pępowina go nie wyleczy. Ale dobra, nie, nazi zombie. Dwa ataki w niego pójdą. Maksymalne krwawienie mu nałożymy wtedy. I może to się jakoś ciekawie nam ułoży wtedy. Jeszcze jeden cios. Dobra. Haps to troszeczkę stracił, 9000 prawie. Teraz tak o, kochany dotyk, tak, dotknij nas. Dziękuję ci. I teraz ty już nic nie użyjesz, chociaż masz ten swój młot sprawiedliwości. On jest strasznie kijowy z tego co kojarzę. Dobra, walnij tego swojego kolegę. Który to był przycisk? Ten. Zwątpiłem, który był przycisk. Dobra, uwaga. Aj, kurde. Za szybko naciskam to. Ale tylko się wyleczył tysiąc ileś. Ochydę dostałem i nie mogę się teraz lecieć przez to. Muszę ściągnąć sobie pierw efekt ochydy. Okej. Okay. Podwójnego ataku już nie mam niestety. Właśnie przez co zaściągnąłem ten efekt. Cios w plecy znowu. Okej. Okay. Krwawienie znowu nałożone, ale to i tak ono w ogóle nie działa jakby na niego. Kolego mnie wylecz teraz. Dobra. I tak o zdolności twoje. Czy pępowinę zaatakuj? Nie. Dobra, pępowinę zaatakujemy. Zobaczymy, że to przecież pępowina nas atakuje i ona leczy go. Aj, nie przeważyłem w ogóle jego ataku. Czekajcie, w takim razie pępowina. Ale przed tym wszystkim dajemy sobie znowu przyspieszenie. Jak wyjdziemy już stąd, ja sobie po prostu kupię te kawy na maksa. Albo kupię jeszcze inne rodzaje kaw, chyba są jeszcze jakieś inne. Byśmy oczywiście mieli tego jeszcze więcej. Ale mówię, na razie chcę wykończyć tą pępowinkę, żeby go już nie leczyła, kurczę, menda mała. Ponowny atak, w porządku. Tutaj. Dawaj, kurczę, ściacham ciebie, ty nazi płodzie. Dobra. Wylecz. Zginiesz. Dobra. Bawić się.
Ale się Butter, najwyżej padniesz mieli tutaj. Nie jesteś istotną postacią. Okej, okay, pępowinka poszła. Oh the fuck. Co to było? Ile ty masz życia? Zabiję go już, więc się nie leczę. A, nie mogę nic jeść. 2000. Dobra, zaryzykuję. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć na raz. Ale zaraz się przekonamy. Aj, kurczę, 600 hapsów. Okej, okay, obroniłem część ataków i dostał krwawienie. Piękna sprawa. Nieplanowane rodzicielstwo zostało wyjaśnione. Miała płód i to właśnie ten olbrzymi. Ha! O! Dawaj, klepiemy go! Nic tu nie będzie więcej? Nie, chcę się zmniejszać. No, nic się. Pierdę ci jeszcze w twój mózg. O, mam osiągnięcie, zapiernięcie w mózg. Ej, fajna sprawa. Dobra. Coś tu jeszcze mamy dla nas? Chyba nie. Dobra, wychodzimy stąd. Możemy pójść zrealizować to zadanie w takim razie. Tak, dawno nie grałem. Kurczę, gdzie tutaj było ten punkt do tego zadania? Tu mam co? Wejść do magazynu. Tu później też wejdziemy do magazynu, załatwimy go sobie. Polowanie. Tutaj jest. Zwerbuj dziewczyny. Okej. Okay. Hey, what's up? W tym kierunku chyba będzie jakiś teleporter najbliższy. Dobrze mi się wydawało. Oczywiście odlewamy nazi zombie, mamy ich głęboko w poważaniu. Oni nie są istotni. Tu jeszcze tower Chińczyków nam został. Chińczyków, Koreańczyków, czy tam co to tam było. Teraz będzie trzeba go zrobić sobie. Yeah, kotek nam macha. Dobra. Chodźmy, tutaj Jezusa poznaliśmy. Just wanna thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. All right then, let's go. You know the drill. Rany boskie, to jest po prostu przerażające. Takie coś udające koło dziewczynkę bierze do. The girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is, thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Słoneczko! Jo! Sunshine! Jo! Cieszymy się wszyscy. Pogadaj z chłopakami. Którymi? Tymi ode mnie? Tak, tymi ode mnie. W porządku. Teleporter znowu w takim razie. Oczywiście nie będę tam z buta leciał, bo to jest całkowicie bez sensu, skoro tutaj troszeczkę wyżej jest teleporter, to jak najbardziej trzeba z niego korzystać. Dobra. I tam chyba też mamy przeniesienie do nich. Okej. Okay. Nie wiem tylko z którym muszę porozmawiać. Pewnie z szefuncie znając życie. Commander Douchebag, you were supposed to recruit the girls. What's the delay? What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Thank Fams on Sobi Unanvartum. What language is that? Some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you will have to assume another identity. Do Kanady wyjdziemy. To jest Kanada. It is now Larry Babinski from Cleveland. The USA? Quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again. Byłem north, już tam. And then north. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Nie zrozumiałem drogi. Zmarnowane faza. Majteczek zlokalizowałem innych, widzę.
Ale to chyba się prosto szło cały czas do góry. Tak mi się wydaje, że to było. O, tu jest właśnie. Tam jest zadanie nasze, więc dobra, więc zostaje nam tylko nam się jakoś przedostać. Tego życie, żeby nas zombie nie atakowały, bo nie chcę się z nimi w ogóle bić. Więc trzeba to tak rozegrać, żeby tutaj szybko się przedostać, na samą górę. Nie tutaj. Dangerous, w tym kierunku mamy iść. Ojejku, nie wiem dlaczego. No mam, żeby zaczęły na nie zawsze pierdnąć i one już tu uciekały. Dobra, ale tędy możemy zawsze przejść. I musimy iść cały czas do góry. Bardzo skomplikowana droga. Chyba 4 razy do góry. I jesteśmy na Kanadzie. Dzień dobry, psycholu. Nie, to nie o to chodziło. Przejdę tak o. No matter which way you go, what, you think we just let anybody into Canada? Czekajcie, to jeszcze raz w takim razie, bo nie zrozumiałem zadania. Idź do foto... Aha, poproś o zdjęcie do paszportu. No dobra, kurczę, no przecież. Przecież, safe, kurde. Nazwy zombie, chciało mnie wydymać. Albo coś z tego typu. Tak, nie słuchajcie mnie. To wszystko przez te nazwy zombiaki. Które tutaj próbują wszystko, co chodzi i nie ucieka na drzewo, wykorzystywać. Okej, dawaj, biegnij, Franek, dawaj, wygrasz. Foto. To jest tu. Zrobiłem sobie zdjęcie, wszyscy są super, ale takie, mam tylko pytanie malutkie. Czy ja muszę być kobietą? Chyba już mogę się przebrać tak w ogóle. Nie, mam nową kumpelę. Łuk jak najbardziej. Tutaj teraz. Gadki nie. Nekromanty. Zwiększa pipę o 5 po zabiciu. Gnoma pancerz. Pipa 3 co rundę, gdy jest zmniejszony. Pipa rośnie o 1 przy ataku dystansowym. Kaptur złodzieja. Idealny atak na krwawiący cel. Obniża jego obronę. No, dajmy to. Miał mniej rzeczy, jak mi się coś wydaje. Umożliwia odrodzenie podczas walki z płodem. Zwiększa obronę, gdy dzierżysz dwuręczną broń. Leśnika. Dobra, leśnika sobie weźmiemy. Oczywiście później zmienię wszystko na nekromanty, bo to będzie wymagało ode mnie w grze. I to. Okej. Okay. Mamy nowy strój. Foto. Dzień dobry. Dzień dobry, zostałem Ferdynanda. Ferdynanda Władysława. Hi, here to get your passport photo taken. Just head into the room there and we'll get started. Step between the lights, please. Dzień dobry. Step between the lights, please. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? No. Tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Czy mam takie kosmiczne włosy? Dobra. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants, or you know what? Just take the pants off too. Ah, zboczenie z głupi. Those pants just aren't working for me. Badaj. If you want a passport, you're gonna have to lose the pants, pal. Ach, no dobra. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Wiedziałem, że coś z tym kolesiem jest nie tak. Pedofil. Okej. Okay. Krzelimy go kilka razy i padnie. I tyle będzie po jego akcji.
Dawaj, Battles, weź mu przyrąb profesorem chaosu, czymś super ekstra mocnym, żeby się rozłożył. The best, ten kurde śmiech jest. Zamykamy oczy i szczelamy. No. Nie o to mi chodziło, ale może być. Dobrze padł. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Hmm. Mamy paszport, spoko, ale czemu ja jestem nagi przez to wszystko? No dobra, jeszcze raz się ubierzmy w takim razie. Na to krwawiący. Funkcjonariusza nie. Tutaj miał być leśnik. A tutaj miał być funkcjonariusz. No. A, jeszcze jedno bardzo istotna sprawa. Kurczę, nie chcę takich głupich włosów mieć. Dobra. Tak, to będzie wyglądało o wiele lepiej. Byle co, żeby tylko nie mieć tych głupich włosów. Dobra. Nie dobre. Ma swój first passport. O, mogę sobie kupić aparat? Nie mogę. Bez sensu. Dobra. W takim razie, skoro już to mamy, już mogę iść do Kanady. Tak, udaj się na raz na granicę z Kanadą. Okej. Okay. Więc jest wszystko teraz już w porządku, jak powinno to być. Od samego startu. Więc zostaje nam już tylko pójść do Kanady i zobaczyć, co tam w ogóle będzie. Dzień dobry. Jedźcie, nie przeszkadzajcie sobie. Oby wam smakowało. Byle żebyście mnie nie próbowali tutaj zaczepić, bo nie chcę mi się z wami walczyć, że jesteście za słabe ciołki, żeby z wami tutaj się pojedynkować. W Kanadzie chyba nazwy zombie nie będzie akurat. Cały czas do góry musimy wędrować. Okej, okay, jest fajnie, bo nie spotkaliśmy żadnych przeciwników po drodze, więc to jest idealne. Czy po prostu weszliśmy sobie spokojnie do Kanady. Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate. Oh, I'll do it. Hold on. To za fail. Joj, jesteśmy w Kanadzie. Jesteśmy w Kanadzie, ja wszyscy są po prostu happy. Dobra, zobaczymy co tutaj będzie. What the fuck, co to jest? No dobra, spoko. Majów. No nie no, bez jaj. Co to jest? Ładowanie, ja. Czekajcie, jeszcze jedno tylko. W jakim jest tutaj celu? Udaj się do zawinienia do lasu, pokaż paszport. Okej. Okay. Udaj się do Ottawy poprzez dzikie kanadyjskie pustkowie i porozmawiaj z księciem Kanady o dokumentach, które znalazłeś w aborcyjnym. Dobra. Wiem, oczywiście standardowo tutaj prześledzimy, co oni tutaj mają. Ojejku. To jest kurde jedne głupie. No dobra, to jest kanadyjski styl. Pozdrawiamy wszystkich z Kanady. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? O właśnie, co macie w Kanadzie za itemki? Nie mam kasy? A bo kanadyjsko potrzebuje walutę teraz. Ale mogę sprzedać itemy, które mam. Jezu, ja te świeci was sprzedaję, bo to jest, że mi mówiliście, że nie ma sensu ich w ogóle trzymać. Sprzedawaj zestawy. Tu mówiliście mi, że to nie ma najmniejszego sensu, żebym w ogóle to trzymał. Tylko teraz tak, nie chcę sprzedawać zbyt dużo. Bo no, oczywiście nie wykorzystam tego później. Daję 250 obrażeń od ataków bronią. Fajne. Szybkości, kupmy sobie. Dobra, innych rodzajów kaw nie ma? Nie ma. Broni. Jeszcze raz zobaczyć, czy w ogóle jest sens je brać.
Tutaj mamy podchodzić z mroźnym areny bitew. Idealny atak pozwala dosięgnąć wszystkich napastników w kolumnie. A ja mam... trujące granaty. Tego nawet nie widziałem, że to coś posiadam. Jest wyższy level. Czekajcie, zobaczmy sobie, co ja posiadam tak a propos. Ja mam tego. Kurde, jest o wiele gorszy, tak szczerze mówiąc. Ale wiecie co, może na razie nie będę kupował tutaj nic. Zobaczymy za chwilę. No później może coś kupimy. Jakiś bank. Welcome to the Bank of Canada. Oho, American money. The current exchange rate is 1.2. Halo, to jest wymiana waluty. Spoko, rozumiem. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV? Your health is fully restored and your HIV test is negative. I nie masz HIV-a. Super, naprawdę super. Okej, chodźmy dalej. Dzień dobry. Ja do księciulka jakiegoś przyszedłem. All hail the prince and princess of Canada. Podajcie. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the prince of passport. Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. To takie jak wilki, tylko że skutne. Co mamy tutaj a propos? Jako, że ja lubię zwiedzać, wiecie o tym, więc zobaczymy, co tutaj mamy. No tutaj mamy rzeczy, oczywiście, jakby inaczej. Weźmy duże. Aha, musiałem pamiątkę kupić. Jest, super, to było wyjście. Great, po prostu przecudownie wam powiem. Okej. Okay. Potrzebuję się wybrać dalej. Ale chyba tak mogę przejść. Majelkie! Mogę przejść bokiem? Mogę. Gdzie ja mam się przedostać? Jeszcze raz. Zwerbuj. O, Kanada, daj dokumenty, by zobaczył. Czy to jest tutaj? Czy muszę tego wilka i tak czy siak zjechać? Co tutaj jest tak w ogóle? Jestem bardzo ciekaw, co tu w ogóle jest w tej Kanadzie, dlatego będę tutaj zwiedzał dosyć mocno, więc się nie zdziwcie. Oui, oui, oui. C'est là, c'est mauvais. Allô? À secours! Nie jestem w stanie tego rozwalić. Może coś tutaj będzie potrzebne jeszcze i to będzie w kolejnych zadaniach do osiągnięcia. Oj, tu coś czuję, że tu będzie dużo zwiedzania. Okej, okay, pominęliśmy wilki. Nie chcę się z nimi walczyć, dlatego też uznałem. Parę. Do whatever you want. Jack, it's dangerous work. However, what with all these diehards, right? Welcome to Winnipeg. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so welcome to the shop. Can I interest you? Tak kogoś się leją. Kurczę, mocne, mocne. A ty kto jesteś? You know what Winnipeg is known for? A, to spadaj. Neither do we. Dzień dobry. They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. This poor citizen was killed by a diehard. This poor citizen was killed by a diehard. Right? Know what a diehard is like? Dobra, chodźmy na górę zobaczyć tego paskudnego... paskudny, nie wiem co to jest paskudny niedźwiedź, chcę go zabić. Nie mogę? Dobra. To będzie jako zadanie, które dostaniemy od tego pajaca tutaj. Więc zobaczmy. Kanadyjski. Okej, okay, mam zabić wszystkie niedźwiedzie, paskudne. Już mi tutaj chłop odstąpił drogi. Daj się. No, że ty byś walczył, a nie ja. A, mogę tu jeszcze się zmniejszać.
A i nie udało mi się jeszcze raz. Jeszcze raz. Chcę w niego pierdnąć. Czy mi się uda? Wiecie, maksymalnie, żeby go osłabić. Aj, on mnie walnął jako pierwszy. Szkoda. Ej, jest więcej! Ej, o co kaman? Czemu one strzelają we mnie? To jest głupie. Dobra. Uzdrowienie. Battle może mi się akurat przydać, więc wolę go mieć po swojej stronie. W takim razie teraz, ile wy macie życia? Dosyć sporo. Tamten jest paskunem, więc go zostawimy. Będziemy bić od dołu te niedźwiedzie nasze. Kochane, albo niekochane. Okej, okay, 350 haps, 3500 hapsów. Teraz tak, o, wyleć się po pierwsze. Dawaj dużym może. Będę cię potrzebował, naprawdę. I teraz tak, o, co uda mi się uzyskać? Trudno powiedzieć, tak szczerze mówiąc. Mówię, znowu tarcza chyba byłoby fajnym rozwiązaniem. Profesorze! Klik, klik, klik. Klik. Aj, znowu. Ale wyssanie życia. Może być. Oj, nie ten przycisk. Nie ten psycysk, proszę pana. Tego też nie użyję, bo mam ohydę. Dobra, muszę pierw sobie się podleczyć. Okej. Okay. I teraz znowu któregoś w dupę strzelić. Powiedzmy tego, on chyba zginie od razu. A nic nie widzę. Jest irytujące. Okej, okay, olejmy już to, po prostu bijmy go do końca. No, 1000. Okej, okay, obroniłem część. Sporą część chyba. Nawet. Teraz tak, chociaż z plecy się nie leczymy i tak chyba to wygramy. Teraz muszę na dźwięk to robić, czyli kijowo. I teraz on go dobije i to będzie na tyle. Pięknie! Wygraliśmy! Jest! Skóra paskudnego niedźwiedzia. Paskudne serce, kanadyjski klejnot. Fajne, fajne. Okej, okay, co, coś będzie? Kolejny kanadyjski klejnot. Bardzo fajnie. They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. By Jove, you've done it. Look at all these diorama. Paskudne niedźwiedzie. Now I can finally make a diorama. All right, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. Znowu do kolejnego. Imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Okej, okay, dobra. Teraz kolejne zadanie nasze. Tutaj nie mam oczywiście mapy. Dobra. Porozmawiaj z księciem Kanady w jego zamku w Ottawie i poproś o pozwolenie na wizytę z premierem. Dobra, Ottawa. Kolejna miejscowość, tutaj musimy się wydać. Ottawa. Znowu wracamy do tego fraglesa stąd. No dobra. Zobaczmy sobie, co on nam powie ciekawego znowu. Pewnie znowu będzie się wymądrzał, koleś. No ale okej, okay, niech im mu będzie już. Ale może się też fajnie przerostać. Okej, jest tutaj. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste!
No to troszeczkę psychogeniczne zadanie, chyba sami przyznacie to. Ale wiecie co? I przyniesienie jego jaj chyba zostawiłbym już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry South Park, Kijek Prawdy i jego jaja. Pa, pa wszystkim.